Nie, ona się... Co to było? Nie! Ja pierniczę, co to było? Hej, cześć. Z tej strony Xen. Witam was w pierwszym odcinku z gry Evil Nun. Jest to gierka podobna troszkę do tutaj naszej Granny. Jest to też horror, tylko tutaj nie goni nas babuśka, tylko z tego, co tutaj tytuł wskazuje, jakaś zła, Jezu, chciałem powiedzieć czarownica, zakonnica. Także lecimy sobie. Jakie tutaj, o kurde, mamy normala, tak, blood, tutorial sobie weźmiemy, żeby nie było. I co mamy? Mamy uciec przez drzwi, albo, aha, czyli są cztery rodzaje ucieczki, tak? Przez ścieki, jakiś epic escape i samochodem, tak? Dobra. Jakie tutaj są zasady? Zakonnica chodzi normalną prędkością, ma dobry słuch, czyli tak jak pewnie babuszka nasza, i zacznie nas szukać od razu, kiedy zaczniemy grę. Okej, dobra. No to bez dalszych wstępów zaczynamy gierkę. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Aha, okej. To lecimy! To idziemy na... A i ogólnie się pokazała taka pocztówka, która powiedziała, że idziemy tutaj na wypoczynek. Nasze dziecko pójdzie na świetny wypoczynek i na niezapomniane wakacje. Także jesteśmy chyba teraz tym dzieckiem właśnie i idziemy na niezapomniane wakacje. Okej. Do babuszki, babka z młotkiem, ale... Już? Okej, na szybko widzę, zaczynamy. Już w ryja dostaliśmy, okej. No dobra. Muszę być dobry. Jestem Xen i będę dobry. Okej. Czyli mieliśmy to pisać. Dobra, great, wait, touching great, co? Okej, czyli mamy się porozglądać. Dobra, wszystko chyba jest git. I may need to crouch. Okej. Czyli mogę kucać sobie. Czyli coś, że tym będziemy musieli uciekać. O kurde. Czemu to jest tak krwawo? I ogólnie też pewnie to jest... O Jezu, ale... Milion puzli jakiś. Co tutaj będziemy musieli robić i tak dalej. Uuu. Coiny zebramy. Ale co to jest w ogóle jakiś... Czy ona idzie tutaj? Ona tu idzie! Pentagram, dobra, nieważne czy pentagram, czy nie. O kurde, jakiegoś grobowca wszedłem. Mam klikać to? Nie klikać? Boję się. Czy to jest jakaś maska? Ogólnie słyszałem, że jakąś... Że jest jakaś maska w tej grze, którą musimy chyba otworzyć. You need to be in... A, muszę mieć jakiś chapter. Maze challenge, okej. Boję się, że ona mi tu wyjdzie gdzieś. Tutaj. Ty, teraz zobaczyłem, że to jest odwrócony krzyż. No nie powiem. Gierka ma fajny klimacik. Ale chciałbym ją... Oczywiście tutaj pełno rzeczy teraz będzie. A tu mam się schować, okej. No dobra. Czy w ogóle jak zadziała tutaj to schowanie się? To jest instantowo? Tak. Okej, czyli tak się możemy ukryć. Ja pierniczę. To jest chyba jej pokój, tak? Nie będziemy mi dzwonić. Ale widzę, że... Kurde, ona... Na razie chyba mnie nie szuka. Aj. No to chyba se... Nagrabiliśmy? Zobaczcie, że tak nic nie mówię, ale... Ty, to jest mój pokój! Jest zablokowany. How to invoke a beast from... Jak przywołać bestię? O kurde, ona tu jest! O nie, ona chyba na mnie widziała, nie? Idzie prosto do mnie. Nie, proszę. Dobra, nieważne. Gierkę wysadziło. Coś wybuchło. Jeszcze raz zaczynamy wszystko. Okej, zamknięte z innej strony. Ja wiem, hałasujemy. Trzeba poznać gierkę na razie.
A, tam było dalej przejście, okej. Okay. Dlatego nie wiedziałem. Tutaj nic nie ma. W ogóle nie możecie pisać w komentarzach. Możecie pisać w komentarzach jakieś tutaj, jak macie jakieś rady. Z chęcią poczytam. Bo kurde, totalnie nie znam tej gry. Totalnie. Nie wiem, co tu się robi. O kurde, co tu jest? Czy to jest krew? Chyba tak. Ja byłem grzecznym chłopcem. Nie chcę wryja. Mam wrażenie, że ona tu była. Była tu! Weszła, weszła do pokoju. Weszła do pokoju, w cholerę. Wyjdziesz stąd? No nie powiem. Jest ostro już od samego początku. I co ja tu mam zrobić teraz? Dobra. Kurde, ale wali tą myszką na wszystkie strony. SM. Ty, nie mówcie, że ona tu idzie. Błagam. Piedestał. Ja pierniczę, ale będę jak dziecko we mgle, nie? The devil is... Diabeł jest reprezentowany przez głowę kozy i skrzydła jakieś. Dobra, to zamknijmy. Czy ona tam była? Ona tam była. Szybko zamykamy. Dobra, chwila odetchnięcia, bo ja naprawdę, kurde, pataki zaraz dostanę. Musimy znaleźć na pewno pełno przedmiotów. Na razie musimy ogarnąć... O, wiedziałem, że tu przyjdzie. Musimy ogarnąć całe miejsce. Jak ona mnie tu znajdzie, to się wkurzę. Czemu te drzwi tak latają, widzicie? Nie. To my tak latamy, okej, okay, nieważne. Ale ona ma wielki młot, tej. Tym młotem da się rozwalać ściany normalnie. Ona, mam nadzieję, że sobie pójdzie w końcu. No, także jak znacie gierkę, naprawdę proszę rady, co mam robić, jak zakończyć niektóre rzeczy, bo coś czuję, że długa nas tutaj podróż czeka. We need a secret code, muszę... Jakiś kod, kurde. Ucieczka znowu. Czyli tutaj będzie tak samo jak w Grani. Każda mała rzecz będzie spadać i po prostu przywoływać tą cholerną, kurde. To znowu przyjdzie, ta? No jak, no, kurde. Jakby inaczej. I nie widzę możliwości też biegania w tej grze, więc to mnie troszkę martwi. Bo ja bym chciał sobie tutaj czasami pobiegać i uciec szybciej, a nie tak sobie po prostu iść. No ale nic nie zrobimy, no. Mamy co mamy. Jesteśmy dzieckiem, pewnie nie umiemy biegać. Ja bym chciał sobie kucnąć i uciec tamtym lokerem. O, widzicie, tam jest. Ja bym chciał sobie tym uciec. Udało się. Co tu za miejsce jest? Mogę? Nie. Jezu, tam coś syczało. Co to jest? Jakieś podziemie, kurde. Gdzie ja zaszedłem? O! Co to jest? No, tu nic nie ma, fajnie. Jest jakiś labirynt? Dzwonki jakieś, kurde. A tutaj co będzie? Jakieś inne wyjście? Dobra. Nie no. Ja mam nadzieję, ogólnie mam nadzieję, że jestem bezpieczny w tych tutaj tunelkach sobie. I to jest coś, co mi tu pomoże. O! Kolejne zejście na dół jakieś. Co to jest? Jezu, jeszcze niżej. Ja się boję, gdzie ja idę w ogóle. Kolejny. W tym na dworze jesteśmy. Okej. Okay. Jakiś kurnik to jest? Ale my hałasujemy. Tam jest jakiś powieszony. Czy to jest maskotka, czy człowiek? Chyba ani to, ani to. To jest jakiś manekin.
No czemu tu wszystko takie głośne musi być? Muszę mieć kilka tych. Kilka kluczy, żeby otworzyć te drzwi. Ale teraz pytanie, czy ta Nan słyszy wszystko? Totalnie wszystko? Czy tylko tam z jakiejś odległości? Ale mnie martwi jedno. Jeszcze żadnego przedmiotu nie dostałem. Żadnego. I ani nic nie widziałem. Metallic blind. Automatic blind. A, jakiś przycisk musi być. Jest! Mam piłkę! O, siema! Nie zauważysz mnie, nie? Gdzie mam z tą piłką? Nie mówcie, że ja go mam z... A nie, dobra, tutaj chyba muszę uciąć po prostu to. Ale rzucę. Rzucę. A, okej, okay, nie da się? Nie wiem czemu nie mogę. A mogę. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Ona coś czuje, że stąd przyjdzie, nie? Dzień dobry. Ale to jest wielkie. Dobra, tu coś. Co to za w ogóle Czemu w ogóle jesteśmy sami tutaj? Co tu się dzieje? Tam zamknięte, tu zamknięte, wszystko zamknięte, jak zwykle, kurde. Tak jak w Grani zawsze było. Ale... Pewnie... O! Pewnie łom muszę mieć. Rolka od papieru tu mi nic nie da. Tu kibel rozwalony. To sobie otworzymy może. Jakby co? Kurde, żeby... Dobra, czyli chyba wracamy do kurnika, no. Tutaj nic nas nie czeka. Żadna po prostu... Dobra duszyczka nie zostawiła nam klucza ani nic, niestety. No ale co mamy zrobić, no? Lecimy dalej. A tu ja byłem? Jest chyba inne w ogóle przejście. Nie. A dobra, jestem głupi, nieważne. Tu wchodzimy na dół. Ale cieszę się, że ona nie chodzi po tutaj, po tych podziemiach, bo to by było naprawdę już źle. A mogę to podnieść? Nie, nie mogę. Tu schody. Szczerze? Zgubiłem się totalnie, nie wiem gdzie ja już jestem. Ale no cóż. Taki urok, kurde. Latania po labiryntach. Poznawania gry. Nie no, boję się. Mam takie ale źle poszedłem. Mam takie dziwne wrażenie, że jest to... Jest tutaj naprawdę mało miejsc. O. Ciężka książka. Gdzie? To powinienem wziąć? Ja coś czuję, że nie... Nie rzucaj tego! To nie działa tak jak Granny, niestety. Dobra, Bailando na górę. Myślałem, że ona tu jest. Zaryzykowałem. A, jakiś nie działa tutaj nic. Tu jest spadek, dobra. Do tego miejsca. Nie, ona się... Co to było? Nie! Ja pierniczę, co to było? Nie no. Dzień drugi. Nie wiem co to było. Ona nagle się skurczyła, nie... Aha, czyli jak mi się skończy tutaj tablica, to jest koniec ze mną, tak? Czy co? Muszę uciec z tej szkoły, no musisz, ale zrób coś. Miej jakąś książkę. Jest zablokowane. You have to buy this item in the store. Mam kupować rzeczy? Nie ma opcji, kurde. Ale po co mi tak ciężka książka? Ja nie chcę. Mogę to zrzucić? Mogę. I to był pewnie mój największy błąd życiowy. Tu jest jakaś rączka. Ja pierniczę, ale się wystraszyłem. Prawie zleciałem z krzesła. Co? Tylko 3 dni tutaj są? No to chyba szybko tutaj się wywalimy. Ja pierniczę, nie ty... Ale ten drugi jumpscare był mocny dla mnie. Ja pierniczę się. Ale tu była jakaś niebieska rączka. Tu coś mi kazało chyba iść. Way out. Oczywiście, że nie będzie działać. Czy umiałby działać, kurde, way out? Nie będzie takie proste. A tutaj co jest?
A tu się mogę schować. Sprytnie. No co jest do cholery? Dobra, ale gra ma dobre jumpscary. Gra ma dobre jumpscary. Ja pierniczę. Nie, kontynuujemy jeszcze raz. O, śmierć czeka nas. Ale ona ma mordę brzydką. Ty! Ona jakąś maskę nam założyła. O co chodzi? Okej? Czemu nam rzuciła maskę? Nie rozumiem, czemu tu była... Nie, ale ciekawie, ciekawie, dobra, jeszcze raz. Tak, będę grzeczny, będę grzeczny, będę dobry, ale najpierw chcę uciec. Także... jeszcze raz... Ancient jakiś summon, w dupie to mam. Ty, cuć... Proszę, żeby tu coś było. Nie, no nie ma nic. Dobra, drzwiami na pewno nie wyjdę. Nie ma takiej opcji, co to jest? A, kaska! No to ja sobie wezmę kaskę. Dobra, kaska nie jest zła. Mam jakieś czaszki. Idzie tu. Idzie tu! Idzie tu! Ja coś czuję, że ona chyba może wchodzić pod... Jak ona się czołgała pod stołem, ja coś czuję, że ona może się czołgać tutaj też w wentach. Ja... Tak! Ja w wentach nie jestem bezpieczny ani trochę. Ty, to gdzie ja mam bezpieczną strefę jakąś? W takich grach powinna chyba być taka bezpieczna strefa, gdzie mogę sobie odetchnąć coś. A tutaj nic nie mogę zrobić. To jest zablokowane. Muszę tak uciekać. Łom! Aaaa! Nie, 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 nie wiem gdzie uciekać! Nie wiem gdzie uciekać! Zamykaj te drzwi. Na dół. Pyk. Ale ograna. Nie, nie ograna. No nie! No zamknij te drzwi! No zamknij te drzwi, kurde no! Ja pierniczę, no co za gówno! Dobra. Czy ja zrobiłem kółko? Te drzwi źle działają, strasznie. Ale dobra, mamy łom, mamy łom. Gdzie ja mogę? Były takie... Kurde, jak... Ja pierniczę, no kur... Znowu mnie goni. Ale to strasznie wygląda, nie no. Zwariuję. Pyk. Były gdzieś tutaj... Były gdzieś takie miejsce, kurde. Ukryte, za deskami. Są w... No tak, something is holding it, to masz krobara, kurde, wyrwi to, że... Schowajmy się. Ja pierniczę, nie. To jest o wiele intensywniejsze niż... Tutaj Granny. Granny to tam ogarniałem totalnie, jak ona chodziła i... No ale w sumie też jej słuchać nie było. Może dlatego, że ja nie znam mapy, też mi odwala. Dobra, poszukajmy jakiś desek do wyrwania. Gdzieś na pewno były, gdzieś na pewno były. Było jakieś tutaj ukryte takie miejsce. No, dawaj. To sobie otworzymy. Ale... Nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja już cię słyszałem, głupia babo. Oh, dobrze, idealnie się schowałem, w idealnym momencie, co do sekundy. O, znalazłem jakieś wyjście. A, na dwór znalazłem wyjście, ale... Teraz mamy łom, więc może... Może coś... A nie, to nie jest na ten... Tam na to wyjście. Jest kompletnie gdzie indziej. O, jest. Jesteśmy tutaj dopiero. Ale nie. Tu jest piłka. Cholera piłka w ogóle. Wszystko pootwierajmy. Ale tu jesteśmy chyba. O, dzień dobry. Jak tam się miewasz? Czyli dobra, nie widzi nas przez te dziwne rzeczy.
Nie wiem w ogóle, czemu wszystko jest tutaj tak pozamykane. To jest... Łomem? Pewnie nie będę mógł tego otworzyć, tak? Zakładam? Hehe. Ale co tam jest? Cmentarz? Okej. Ciekawie. O, właśnie o to mi chodziło. Ale cmentarz na takim czymś? Pyk. I pyk. Udało się, dobra. Gdzie idziemy? Jak ona mi tu wyjdzie, to dusza mi wyjdzie z serca wręcz. A cóż to? A cóż to? Nie podoba mi się, że tak szybko idę. Uki, doki. Water control, okej. W tom idę. Ale sewersy były... Jedną... Nie mówcie, że uciekłem tej. Bo skisnę, jeśli to jest ucieczka. Teraz jakieś psy... Summer. Ja pierniczę, ty ktoś był? O ty gnoju. Otwieraj mnie to. Zapłacisz za to, że mnie tu zostawiłeś. Czyli jesteśmy w głównym wejściu teraz. Czyli... A kurde, nie ma tak łatwo. Ja myślałem, że sobie... O w dupę. O w dupę! Siema babulka. Miałem nadzieję, że ona nie jest szybsza od nas. Bo jak jest szybsza od nas, to jesteśmy w dupie totalnej. Ty, nie widzi nas. Dobra, ale słyszała, że otworzyliśmy. To jest ten problem. Że ona to słyszała, kurde. Gdzie ona jest? Ona tutaj jest. Czyli ona może nawet w tym wchodzić? W sewersach? Widzi mnie. Nie, no kurde. Dobra. Zróbmy tak. Pyk. Kurdynara. Freaking nią. Uciekamy stąd, kurde, mamy to w dupie. Co to za gówniane miejsce jest? Z główne wejście. Doorbell. Klucze! Bunch of keys! O, to źle tu poszedłem. Mamy bunch of keys. Jest progres. Jest... Now you can go to the garage using this... Mogę iść do garażu jakiegoś. A, odblokowałem garaż, dobra. Dzięki tym kluczom odblokowałem garaż. Czy coś mogę tu jeszcze odblokować? No nie, czemu ty walisz we wszystko? Dobra. Ja muszę się nauczyć w tej grze zamykać drzwi. Sekretariat jakiś. Nie! Dzień drugi. Ale był progres, więc jest, ja już jestem szczęśliwy. Mamy klucze. Coś, odblokowaliśmy jakiś sekretariat. Ale jak widzicie... Trzeba zamykać cholerne drzwi. Za każdym pieprzonym razem. Mam wrażenie, że ją słyszę. Takie małe szufladki nawet będą działać. Ja tu skisnę po prostu. Heavy book. Ty, to jest otwarte! Master key potrzebny. I co to atomic blinder ma zmienić? Okej. Czyli tutaj jakiś przycisk jest, co aktywuje. Ale czemu mogę tak przez to przejść? Nie no, ja... Zaczynam żałować, kurde, że odpaliłem tą grę.
Jestem obsrany totalnie. Słyszałem ją. To jest otwarte z innej strony. Ty, tu nie byłem nigdy. Tu nie byłem nigdy. Wchodzi do spawn roomu. Ja naprawdę jestem geniuszem w tej grze, naprawdę. Moje pojęcie odnośnie gdzie co jest, jest żałosne. Po prostu żałosne. No czemu? Ja po prostu takie fliki robię przez... Róż dupę! Dobra. Ona jest bardzo szybka z tego co widzę. Bunch of keys. Otworzyłem jedne, dwoje drzwi i nic mi to nie dało. Nie, no to jest po prostu strach, tylko i wyłącznie strach. Ja nie wiem co tutaj robić. Też jakieś masce tutaj słyszałem, że jest coś, jakieś sekrety chyba, czy coś, nie wiem. Chciałbym się tego też dowiedzieć. Chowaj się. Była tam, widziałem młot przez drzwi. To jest taka rzeźnia. To jest dosłownie rzeźnia. Jakieś puszki są. Tu mogę ją lurować pewnie, znaczy w sensie ją wykiwać. O, gdzieś się mogę chować. A, tutaj. A, bo to jest to miejsce. Ja pierniczę, nie. Naprawdę. Wasza pomoc będzie tutaj nieoceniona. Co to jest? Karta z numerem. Jak mam zobaczyć ten numer? Co tam pisze? Nawet nie jestem w stanie przeczytać. Ale po co mi ta karta? Karta z numerem. Jakiś kod by się przydał czy coś, ale tutaj nic nie ma. Ja już totalnie nie wiem gdzie mam iść, naprawdę. Wywalę się zaraz jak idiota. Nie, no ja krążę, ja po prostu krążę. Jak domokrążca, kurde. A to mogę otworzyć? Już nie wiem, szufladki każde. Patrzę. Drinks machine. Słyszę syczenie. Cały czas słyszę syczenie. Ja się tutaj nie pozbieram, jak mi teraz wywali z młotem. Czyli są małe szufladki jakieś. Nie no, czemu to wziąłeś? Czemu to wziąłeś, kurde? Rzut. I ucieczka. Co z tymi drzwiami jest nie tak? Czemu one są w ścianie? Do góry? Nie, ja idę do garażu. Idę do garażu. Bo to odblokowałem. Czy tu jest monitoring? Nie mogę otworzyć. Jeśli tu jest monitoring i ona mnie widziała właśnie, to jestem w dupie. Czemu w ogóle pralnia? It's locked and needs key. Nie no, wszystko potrzebuje klucza. Nie. Ty! Mogę ją zamknąć? Wiesz, mam na ciebie sposób, głupia gnido. Tylko. To jest ten problem. Ja nie wiem, gdzie ona jest, cały czas nie wiem, gdzie ona jest w grani, bo wiedziałem, kurde, gdzie ona jest dokładnie, zawsze. A tutaj mi, kurde, wyjdzie z... Ja, no dobra, bo ja tutaj błądzę. Bez sensu. Nie ma jej, a chciałem ją zamknąć, czy coś iść na spokojnie. Sobie tutaj poszukać czegoś. Nie wiem, co się stało, gra chyba wyparowała po prostu. Albo AI się rozwaliło. Ale no, naprawdę, wasze komentarze będą nieocenione. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gierki, no to tutaj naprawdę piszcie. Nie wiem, co to były za odgłosy. To piszcie. No i co? Jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, subskrypcję. A się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!